Nie wiem, czy ja Was kiedykolwiek zabierałem na Kuźnicę. No niestety, nie ma jazdy. A póki co, to znowu na to przekleństwo wjeżdżam. Ludzie w Polsce się nigdy nie nauczą. To ścieżka, to ścieżka. No ale co poradzisz, no. Z tym wjazdem na Kuźnicę i z tą ścieżką rowerową troszkę mnie poniosło. A na razie wierch Poroniec. Dzięki. O, masakra. Nie wiedziałem, że tu taki remont jest. A mam wrażenie, że wszędzie jest teraz remont w Zakopanem. Wszędzie ronda robią drogi. Dzięki. Ajajaj, z tym asfaltem, no. Są momenty, kiedy tutaj jest cisza. No ale niestety są momenty, kiedy jadą na gazetę. Ale lubię ten podjazd. Taki nie jest wymagający. Jeśli tu jest nowy asfalt, to jest po prostu magia. Pamiętacie z ostatnich, nie pamiętacie zjazd, jak tutaj były dziury, a teraz, wow! Ale się tu jedzie. Porównując drogi szosowe i drogi szutrowe, owszem, na tych pierwszych szutrowych jest zdecydowanie bezpieczniej. Ale z drugiej strony, jak nie ma takiego ruchu, gdzie się wybiera mniej drogi z nagromadzeniem ruchu, no to zdecydowanie lepiej mi się na asfalcie jeździ. No akurat dziś, 24 tydzień do zakończenia wakacji na Podhalu, naprawdę piękny weekend się zapowiada. No to aut będzie tutaj co niemiara, dlatego dziś akurat z pracy, a bo Wam zapomniałem powiedzieć, dziś z pracy jadę. Z pracy jadę, a jutro albo w sobotę, no będę się musiał wybrać gdzieś dalej. Może pod Kraków, tak żeby tego ruchu nie było tak dużo. No nie, no bez jaj, gościu na elektryku był czy zwykłym trekkingiem? Chyba na elektrykę, kuźwa, niemożliwe, żeby poszedł tak jak przecina.
Jestem już na rondzie i teraz jadę w stronę Łysej Polany, bo docelowo mam jechać na Łysą Podspady i na Jurgów. A na Jurgowie to zresztą sami zobaczycie. Robi niesamowity widok. Tak, ja jąkam się. No jasnych widale ludzi. Chociaż jedno miejsce, tu drugie. Coś tam troszkę jest wolnego. Wjeżdżam na Słowację. Jadę do Tatrzańskiej Jaworzyny. Takim kowbojem z Massachusetts to mógłbym być, ale nie no, nie umiem strzelać z lasa. Ładnie jest, nie? To jest, dzisiaj nie ma takiej przejrzystości powietrza, ale niemniej no, bardziej to chyba jest taka właśnie pogoda pewna. Ja się zbliżam już do byłego przejścia granicznego. Macie przykład, dlaczego tutaj przyjechałem. Właśnie w ten sposób, jak przed chwilą ten czarnoskóry Słowak. Kilka dni temu miał tutaj miejsce śmiertelny wypadek. Po polskiej stronie 28-letni kierowca identyczny sposób omijał prawdopodobnie skręcające samochody w prawo, tam są takie szopy góralskie, i potrącił nadjeżdżającego z naprzeciwka kolarza, 60-letniego mężczyznę. Kolarz po kilku dniach, chyba nawet nie wiem czy 1-2 dni, zmarł w szpitalu. No i cóż, no i co powiedzieć, no chciałbym właśnie dzisiaj tą jazdę dedykować temu kolarzowi. Chłopie, spoczywaj w pokoju. Prawdopodobnie gdzieś tutaj w tym miejscu, ja dokładnie nie wiem, gdzie był ten wypadek. A, chyba tutaj. Symboliczna minuta ciszy. Tak, to w tym miejscu. No cóż, niestety, no jeżdżąc po szosie narażamy się na takich idiotów. No, mam nadzieję, że już nie siądzie za kółko i dostanie zabrane mu prawo jazdy dożywotnio. A ja już jestem na bardzo miłym podjeździe pod Łapszankę. Zmieniamy nastrój tego kanału. Życie toczy się dalej. No i czeka mnie podjazd pierwszy raz w tym roku.
na Łapszankę od tej strony jadę. Od razu się przełączyłem na blaty 1:1. Tu nie ma co fisiować. Na spokojnie, chyba tam w środkowej części jest tak 13%. Mam nadzieję, że jakoś pójdzie. Chyba właśnie ten moment jest taki najbardziej stromy. Choć nie wiem, czy jeszcze u góry nie jest tak dość ostro. No i tu trzyma. Sami widzicie po aucie, no nic nie opada w dół. Wydaje się, że tu puści, a tu nie. Cały czas do góry trzeba cisnąć. Pytacie, jaka temperatura? 36 stopni. Nie. Machu coś zwariował. 22 podaj. Ej, machu, machu. W sumie nie było tak najgorzej. Jakoś, żebym zawroty głowy miał. Jakieś mroczki przed oczami. Ale no, nagli czarów nie namawiajcie. Nie ma mowy. Dziś widok na Tatry nie jest najładniejszy. A pogoda taka iście no stabilna, ale nie fotograficzna. Chyba najlepiej jesienią, jak są takie przymrozki, jest żyleta, wtedy tak. A ja teraz zjeżdżam do kapliczki i stamtąd w dół do miejscowości Trybrz. No cóż, rozpoczynamy zjazd. Jedną z lepszych dróg zjazdowych na Podhalu. Nie udało się pójść na całość, niestety. Jeszcze jasna cholera ten asfaltowy taki próg wklęsły. O, to nie leśnica. Na leśnicy jest lepiej. Miejscowość Łapsze Wyżne. A mnie tutaj będzie czekał jeszcze jeden taki nieduży podjazd i cały zjazd w stronę nowego mostu na Białce. I powiem szczerze, od tamtego roku nie jeździłem takim bardzo urokliwym miejscem. Jak będę nim jechał, to wspomnę o tym. Skręcam na Groń. Nie zmieniłem sobie biegu.
Ale idzie ociężała maszyna powoli. Oiditu 105 mechaniczny. Powoli. Dobra, 1,4 km, średnia nachylenia 5. No to jedziemy z tym koksem. Ten podjazd też jest taki, nie jest ostry, ale jest taki miły, fajnie się nim jedzie. Potem jest taki zakręt tutaj za tym znakiem 30, ale tam trzeba tak się wywinąć. Ale już chyba Wam pokazywałem dziesiątki razy. Choć w tamtym roku chyba tutaj nie jechałem, ani w tym przez remont mostu, nie przypominam sobie zresztą. W dół. Chociaż dzisiaj mocno wieje. Po lewo stara przeprawa, a tu proszę, no. Ładny most. O kurczę. Można przyjechać nad Białkę, choć Białka, no, jest mocno zimna. Super, naprawdę wydaje mi się, że szybko się wyrobili z tym mostem. A ta przeprawa też nie była jakaś strasznie siermiężna. Można było też i na szosie nią jechać. Proszę Państwa, no nic. Ostatni punkt programu Lodziarnia. No nic, zbliżamy się nieubłaganie. 16 km. I będziemy na miejscu. Nie no, bez przesady, no. Już mnie na tej drodze nikt nie wyprzedzi, nie ma bata. Zaraz, 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 jeśli się okaże, że ta droga w jakimś stopniu jest oddana, no pewnie. Nie oddana, ale jest asfalt. Oj, to ja muszę się tu przejechać. A nie dziś. Ale... Kiedyś jechałem i bałem się, że będzie nieoddana, znaczy no nieoddana, że jest asfalt niezrobiony. To proszę. No nic. Mam cel następnej wycieczki, a ja nie jadę tutaj na rondzie w lewo jak zawsze, tylko w stronę Ostrowska i przebiję się na ścieżkę rowerową. I ścieżką rowerową dojadę do już po raz trzeci wspomnianej lodziarni. Ulica Długa. Prawdopodobnie jedna z najstarszych ulic w Nowym Targu. Nie wiem, czy pierwsza nie była Szaflarska. Chyba Szaflarska. A Długa, no... Czy jest długa? No jest długa. Czy jest dłuższa jak Szaflarska? Nie wiem. A ja jadę dalej ulicą Długą i za chwilkę będziemy przy lodziarni. Żarnecka, Cyrus, dobra. Dzień dobry. Ja poproszę za dychę. Sam śmietankowy. 166 gramów. Wow. Pozwolę sobie nagrać panią, co? No, dobra. Już się przesuwam. To jest to samo co u Żarneckiego tam, czy nie? Ta sama receptura lotnie. Ta sama. Dobra, to lody mamy nagrane. Zaraz Wam powiem, jaki jest smak. Dobra. Dziękuję.
Dzięki. Czekajcie, nie wiem, czy widzieliście, jak wygląda. Coś takiego. No nic, ja się biorę za degustację. Loda musiałem zjeść w tempie ekspresowym, żeby się z Wami pożegnać. Wnioski będą w trzecim i ostatnim odcinku, gdzie udam się do jeszcze jednej lodziarni, ale to już Wam zdradzę kiedy indziej. Dziś 68 km, 900 metrów w pionie. I cóż, żegnam się z Wami do następnego razu. Trzymajcie się, hej!